A może by tak obiad bez mięsa? Przy komponowaniu posiłku pamiętajmy, żeby 1/4 talerza zajmowały produkty będące źródłem pełnowartościowego białka. Bogatym źródłem pełnowartościowego białka są m.in. nasiona roślin strączkowych. Potrawy z nasion roślin strączkowych stanowią dobrą alternatywę dla potraw mięsnych. Zobaczmy, jak należy gotować nasiona roślin strączkowych. Ugotowane nasiona możemy wykorzystać do przygotowania wielu dań obiadowych. Spróbujcie przygotować jedno z nich jeszcze w tym tygodniu. Nasiona roślin strączkowych są nie tylko źródłem pełnowartościowego białka, ale także błonnika, witamin i składników mineralnych. Kotlet ze strączków to doskonały zamiennik mięsnego. Kotlet z soi ma porównywalną wartość odżywczą, w tym zawartość białka, jak jego mięsny odpowiednik. Nasiona roślin strączkowych są wartościowym zamiennikiem mięsa.